Chcieliśmy jeszcze wszyscy bardzo serdecznie podziękować księdzu Piotrowi, bo to był jego pomysł i dzięki niemu to przedstawienie powstało. Dawaj. Nie dzięki mnie, bo jak widać, wiele osób się zaangażowało w to przedstawienie. W pierwszej kolejności chciałbym im podziękować panu Pawłowi Ozdze, gdzieś jest tutaj z tyłu, za reżyserię i scenariusz, aktorom, począwszy od tych najmniejszych po największych, bo nie tylko Akademia Młodzieżowa się zaangażowała, ale też parafianie w każdym wieku. Wielkie brawa. Dziękuję również dyrektorowi Bychowskiego Centrum Kultury, że też mogliśmy się tutaj spotkać. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za obecność. Za chwilę jeszcze ksiądz prałat, którego też witamy wśród nas. Dziękuję bardzo. Zabierze głos. Chciałbym dodać tylko jeszcze dwie informacje. Jest z nami ksiądz Rafał Pastwa, kierownik Gościa Lubelskiego. I dzisiaj bądź jutro na stronie internetowej Gościa Niedzielnego pojawi się relacja z dzisiejszego wydarzenia, a wkrótce na pewno też i w wersji drukowanej będziemy mogli przeczytać w Gościu Niedzielnym, w dodatku lubelskim. Też wszystkim z serca dziękuję. Kochani, jestem wzruszony tym, co mogliśmy przeżyć. Panu Bogu dziękuję za łaskę, za tę piękną lekcję przedstawioną nam wspomnieniem tej postaci świętej. Tak jak ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że przez wiele lat dotykał rąk świętego. Tak ja dziś mogę powiedzieć, tak ksiądzem kardynałem, że miałem szczęście, pracując wśród was, przez 7,5 roku, przez 2,5 roku mam to szczęście dotykać świętego. Wy przedstawiliście lekcję historii. Ja jestem naocznym świadkiem, jednym z najbliższych żyjących. Przy Bogu księdza kanonika wraz z ksiądzem Olkiem Zeniem, ksiądz Aleksander i ja mieliśmy to szczęście. Oczywiście ja miałem swoje wspomnienia napisać. Był u mnie ten ksiądz młody, ale w wirze pracy jeszcze później się nie zjawił, posiadała książka. Historię mógłbym dzisiaj mówić godzinami. Moje przeżycia, ale co chcę powiedzieć? Posłyszałem taką parafrazę słów i w książce jest to. A autentyczne słowa to usłyszałem ja. To był do mnie rodzaj wyrzutu, bo z księdzem Panikiem się nie zgadzałem w pewnej sprawie. I to jest historia, nie chcę używać nazwisk, a chodziło o bardzo trudną sytuację pogrzebową. Ktoś zmarł, ja i Olek, żeśmy uważali, że nie godzi się pogrzeb katolicki nawet, przynajmniej nie z wielką pompą. I ksiądz kanonik chodził wtedy z taki struty po ludziach, pytał o opinię o tej osobie. I powiedział, myśmy mieli dla przykłady inne, negatywne. Byliśmy młodzi, nie bardzo się rozumieli. On nas uczy, jak trzeba być pasterzem. Mówimy, nie powinno być pogrzebu uroczystego. Ograniczenie. Chodził, pytał i mówił przy obiedzie, księże Januszu, a ktoś mi powiedział, że osoba jeden raz popełniała dobry uczynek. Jeden obroczynek jest na jej koncie. Tak, ja mówię jeden, ale dziesiątki? W takim zapale oczywiście to było, taki był zapał, mój gorliwość młodego kapłana, to nie tak się stawiało, to było takie według prawa, a bez serca. I pamiętam, było jednych sióstr, siostrę Zanisławą, a później po południu jeszcze poszedł do sióstr, siostry Jadzi, tu mieszkały dwie siostry w tym domku drugim. I ja do
dojechałem, bo ksiądz miał nogi, ja byłem zmęczony, sam przyjechałem za koniem zabrać go. I mówił ksiądz Maciej, to ja mówię, według mnie ja się nie godzę. Ja bym tego nie zrobił. I ksiądz Maciej powiedział zdanie, którego ja nie zapomnę do końca życia. To był testament taki, nie zapomina się tego. Tak mógł powiedzieć choć święty człowiek. Powiedział tak, księże Januszu, bo ja byłem przekonany, to co mówiłem, absolutnie. Tak byłem przekonany. Chociaż to było takie przekonanie faryzejskie. Ja wolę zgrzeszyć nadmiarem miłosierdzia, aniżeli brakiem. Tak tylko święty mógł powiedzieć. Tak powiedział i to we mnie jest. I to we mnie jest. Całą historię doskonale znam. Pożegnanie, ostatni wieczór. Jechał do księdza Marcina Obozowicza. Byłem wiele razy w domu po obozie, kiedy został wyzwolony obóz. I jeździł na jego imieniny na Marcina. Pojechał pociągiem, odwiozł go i dwa dni potem telefon, że ksiądz Hanek nie żyje. Pojechał do swojej kochanej siostry Sylwiny. Siostra Sylwina na Warszawskiej ulicy w klasztorze mieszkała. Więc i wracając do Marcina, niewiele metrów przed domem sióstr upadł i zakończył swoje życie. 12 listopada. Na wieczór tym kolejnego dnia wsiadłem pociąg i pojechałem do Krakowa. Sobota. Prawie to można załatwić. Sobota, niedziela, poniedziałek. W międzyczasie jej siostry pomagały. Załatwiliśmy takie żupa, trumnę i w poniedziałek przyjechaliśmy z ciałem do Bychawy. Wiele godzin to było w żuku. Ja i siostra Sylwina po dwóch stronach trumny. Odmówiliśmy ruszanie z siostrą Sylwiną, kierowca. Ja 15 tajemnic życia już zamarli. Radosne, bolesne, chwalebne, obrotne. Matka Boża, Pan Jezus i ksiądz kanonik Marii, ksiądz kanonik Dominik. Jego życie plecione w tajemnicy różańca. Tego różańca też nie napomnę. I we wtorek pogrzeb. Te tysiączne rzesze ludzi, tysięczne. A teraz w tych dniach jeszcze zdjęcia u siebie znalazłem. Chciałbym to kiedyś, myślę, że potrzeba, i raczej mam tego wiele i dlatego można będzie nagrać i wtedy można coś spisać. Powiem tylko jedno, to był dla nas dziesięciela pasterza dobrego. Jak się cudownie składa, to najwspanialszy pasterz, święty pasterz. Pamiętam, ksiądz biskup Pelak mówi, Januszek, my mam taką sytuację, czy byś nie poszedł do Bychawy. To było na odpuście, za klasem stałem w Kresieńczynie. Ja wypytam się tak, taka myśl przyszła, a który jest tam proboszcza? A mówię, że ksiądz Chubyra mówi, Januszek, ksiądz Dominik Maj. Ja mówię, nie znam, ale słyszałem, że to wspaniały kaplan. A mówię, tak potwierdzam. Powiedziałam tak, to pójdę z radością. I tak to było, pamiętam, przejeżdżałem przez całą wieś, tam pierwszy raz wstąpiłem w Gancowie do sklepu, dopytać się, gdzie plewania, gdzie kościół i takie pierwsze wiadomości. To były cudowne lata. Kochani, pośród was przeżyłem prawie połowę kapłaństwa. 7,5 roku w Bychawie, 12,5 roku w Kozarzewie. Pragnienie mego serca było, żeby powstała świątynia. Ileż on cierpi, ile trudności. Ksiądz Szczepanik także. Pragnęli wtedy, by najlepiej znać historię. I dlatego, jak trzeba, wiadomo, jaki był trudny okres. Ale powiedziałem, jak zapytał ksiądz biskup, przy mnie poszedł. To był ksiądz Sławek, powiedział jeszcze. Więc ja powiedziałem, że pójdę do Kozarzewa, bo tego pragną ksiądz kanonik, Dominik Maj. Pójdę, z radością. Nie było łatwo, ale ksiądz kanonik pomaga nieustannie. Jak jechałem, jak takie trudności, to w ogóle trudności wręcz nieprawdopodobne. Jak już powiadałem teraz o historii, to niemożliwością. Taki esbek najwyższej klasy, największy kościoła. Powiedziałem jedno zdanie i pękł. To był szok dla wszystkich duży, że załatwił sprawę pozytywnie, za jednym zdaniem. Ale ksiądz kanonik, byłem zawsze jak jechałem na grób, mówię księża, na grób, pomóż. Tak jak do ojca, pomóż, bo te drani mi przeszkadzają, pomóż. I kiedy była świątynia konsekrowana, gdzie byłam ludziom, to
powiedział ksiądz Bobień, że a teraz dziękuję Bogu za dar księdza Kalika, który pomagał nam tę świątynię budować. I on się wstawiał, pragnienie jego serca. Był wtedy ksiądz Szczepanik na poświęceniu. Kochanie, było wiele, ale powiem jedną sytuację, nie będę zanudzał, bo tylko powiem jedno, jakim był ojcem. I to przeżyłem bardzo, ale przeżyłem tą pokój świętego przyszłego. Kandydata na ołtarze. Więc dzięki przytulił, miał całował ten kandydat na ołtarze dzięki księdzu Mijajowi. Kiedy w Chawie, państwo Popławski, pani Stasia, gdzie pomagała, przyjechali goście z Kanady i otrzymali, mieli takie list polecające kardynała Johna od króla do księdza kardynała Wyszyńskiego na spotkanie. I czy by nie pojechał? Powiedziałem, że chciałbym się zawiązać z rodzin. Zadzwoniłem do Nagniodowo, do księdza Karnawa, ale pan sekretarz mówi, załóżmy, prosimy rano. I pojechaliśmy. A to było po śmierci, jak ksiądz Kananik umarł w listopadzie, to było na wiosnę, może luty, marzec, tak kilka miesięcy po. Ksiądz prymas wiedział o jego śmierci, przecież to był prowit, był prymas wtedy biskupem lubelskim, był jego księdzem, ksiądz pani Dominik. Znał go, a powiem wcześniej jeszcze, była w tych dniach rocznica wyzwolenia Dachau. I ksiądz kanonik Maj, ksiądz Stolików i ksiądz Miszczuk z Nałęczowa zabrałem ich, tym maluchem księdza kanonika Maja, do Kalisza. Kalisz Świętmaszny Święty, w rocznicy wyzwolenia, bo dzięki Józefowi Świętemu odzyskała wolność. W ten cudowny sposób było pięknie przedstawione to. Dlatego co roku jeździli uchodzący, ale wtedy w rocznicę 30 pojechałem. I to były czasy komuny, która walczyła z Bogiem, z Kościołem. Przed katedrą kaliską tysiące ludzi i wili sejnyski przez tłum bez przerwy i przeszkadzały. I ksiądz prymas wtedy mówił, upraszam do pięknych głosów, upraszam zachowanie spokoju, bo to miejsce święte. I później tak wzdłuż po schodach przechodził i księża Łozowicze zrobili szpaler po tej stronie, po lewej stronie. Ja stałem za księdzem Łozowicze, za księdzem kanonikiem, żeby się głowę wychylić, ucałować do księdza kardynała. I tak rocznie księdza kanonika i tak wziął, mówię, jak się masz majątko? O tak, mi możemy radośnie, tak było. No, i ucałował ksiądz kanonik, ucałował mi dłoń, a mówię, to ksiądz Janusz, mój wikariusz. No ja tak i też ucałowałem dłoń i powiedział, bądź dzielny, tak nie klepnął bolesny. I poszedł ksiądz kardynał dalej. I to spotkanie wtedy z Kalisza. I później, kiedy pojechaliśmy do księdza kardynała, byłem o 7 rano, goście z Kanady poszli wcześniej do zakrystii. Nie siedziałem na końcu. Ja mówię, później, no pójdę, taka okazja, żeby mnie przywitać. I kiedy rozmawiali, ja wchodzę, a chciałem, podchodzę, ksiądz nas podaje rękę, oglądną, całowałem. I on tak jak klęczę, mówi tak, współczuję ci, że straciłeś ojca. Kochani, coś się we mnie stało wtedy, nie mogłem, to jest nie do powtórzenia. Zacząłem płakać i prawie wyć. I tak się oparłem na stoliku, krzesełko i nie mówię o tam, pochylił się o całą, nie płacz, nie płacz, nie płacz, jest nie. Ale to się coś we mnie stało. Straciłeś ojca. Był dla wszystkich ojcem i przyjacielem, jak ojciec. Kochani, ta dziewczynka z domu przez tak bardzo się interesuje, tego trudno powiedzieć, co czuję w sercu. Jak raz słowny mówił tak, moje kochane gałęzie wychawiątka, mówił, moje trawiątka, gałęzowiątka, to było tak moje kochane. I mam obraz przed oczami dzisiaj. Obraz taki na zdrapach, uczył religii, nie było dojścia, tak jak mówiły, ten płocił, ale taki. I jedno dziecko niesie teczkę, a jedno za płaszcz. Ze czworo, pięcioro i do za nim. Ja stałem tym maluchem przy jezdni, nie? Ale i wyszedłem jeszcze do księdza, żeby pomóc, nie? Jeszcze to był, to się rano w życiu widziałem kapłana. To był święty. Wszystkich kochał. Nawet największych grzeszników. Tylko z tego nie starał się, to ma lat. No cóż, to nie tylko moje uczennice, uczniowie ma są babciami, dziadziami już, ale pokolenie starsze. Byście chyba najbardziej znali, jesteście świadkami. My, świadkami wiernymi, jesteśmy autentycznie, widzieliśmy to wszystko, co... Był taki pewien sytuacja, pogrzeb. Ktoś bardzo nisko się wspólnego nie miał. Pił, zapił się w zimą przy piwie pod płotem, zmarł. I mówimy to, no absolutnie pogrzeb, bo tak... Ja bym miał prawie pogrzeb uroczystego. Chować trzeba.
Wiecie, co zrobił ksiądz Kanonik, nasz święty? To może starsi pamiętają, tak starsi. Przechodził ciało, poszedł pod spodę i przy trumnie parna krzyżem padł przy trumną, a wszyscy ludzie na kolana i płakali. To było najpiękniejsze kazanie w takiej sytuacji. Ja wykorzystałem to, miałem taki trudny pogrzeb na rowie kościoła, nie we szczegółach, bardzo trudny. I wiedziałem, że narodowcy są, że sytuacja taka była bojowa na mnie, bo ja nie mogłem komunii, ogłosiłem, że komunii udzielę. I wtedy w kościele było pytanie szami, powiedziałem, że nie. Więc takie napięcie. I wtedy mówię, co powiedzieć na kazanie? Przyszła mi myśl. Powiedziałem, Ewangelię skończyłem. Powiedziałem tak, kochani, cóż dzisiaj znaczą przed tym pogrzebem z tej trumny nasze ludzkie słowa? Tak sobie kojarzę. Powiedziałem, uklęknijmy, ja upadłem na twarz i błagajmy Boga o miłosierdzie. I też ja leżałem krzyżem, tak jak ksiądz kanonik wtedy. Ludzie płakali. I później już po kilku minutach dali msza święta była. To ksiądz kanonik, tak jak święty. Kochani, tych sytuacji wiele, 2,5 roku. Jaki był dobry wywiad, żeby to historia dla was. Jak stoicie, patrzę, wiecie, że religię uczy. Ja sobie myślę, Boże, tak się patrzę, gdzie religię uczy, a to pięknie. Więc to mamusie jej uczy, szanowni, mamusie uczy, ale pięknie, że świadectwo. Wiem, tyle minęło 40 lat. Kiedy kiedyś przyjeżdżam, wstępuję na cmentarz i pamiętam, to był drugi dzień świąt, 2 listopada, wieczorem późno, stoi mamusia i dwoje dzieci. Pyta się dziewczynka, ja za nimi stoję. Byłem w cywilu. Ja myślę, dlaczego dzieci są w tym księdzu? One też umarły. A mówi, nie, popatrz, ma laurkę, kwiat. A czemu laurkę, kwiaty? A mówi, ten ksiądz mnie ma, tam do dzieci mówi tak, mamusia, moja uczynca. Ten ksiądz był bardzo dobrym księdzem, kochał wszystkie dzieci. Mamusi religii uczył. Dzieci go że kochały, dlatego laurka i kwiaty są medalem wdzięczności. Jakie to piękne. Minęło wiele lat. I to jest piękne, że się troszczycie, bo proszę się modlicie. A mi się ksiądz Kanonik także za się modlił. Kochani, mamy w niebie święte, bo myślę teraz świadectwa, aby oficjalnie może został włączony do grona właśnie kapłanów. Nie był męczony. Ja opowiadam szczegóły swojej także posługi. Nie było czepienia krwi, ale to było męczeństwo duchowe. Przeszłem sam wielu parafii, które przeszły, ale to był oddany człowiek Bogu i ludziom. I takich kapłanów potrzebuje świat teraz. Takich. Patrzenie do postać mi kapłani, my świeccy, mam się modlić o licznych, o świętych, dobrych kapłanów. Tydzień po powołaniu. Za kapłanów pracują wśród tej parafii, pracowali. I oto nowe pokolenie to właśnie przyszli. Mieli takich właśnie kapłanów, kochających Boga jak ludzie, jak ksiądz kanonik. Tego serca życzę, a na nas proszę Boga o błogosławieństwo za przyczynę świętego kanonika. Bóg zabra, dziękuję, przekażę za może nieskładne słowa, ale to mi zaszyje serce. Wiele, ale myślę, że tu z ksiądzem Rafałem będziemy rozmawiali jeszcze ewentualnie, że ktoś. Dlatego można w tej chwili można coś napisać, jeżeli ja opowiedział historię, wtedy można coś napisać, bo ja nie jestem taki, że się nam piszę. Ale to, co przeżywałem, mogę te świadectwa złożyć w przyszłości, zabrać. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, kochani, to przypadek jest. Ja siebie zawsze mam teczkę, to co mi reszcie już tak na od tylu lat, zawsze mam gdzie nie w sutanie, na żużlu wczoraj w tej teczce, cały czas gdziekolwiek jestem. Dzisiaj jeszcze teczce wyładowałem też. Nie myślę w ogóle, że w ogóle będzie to. Zawsze w teczce mam to. I to jest takie pokłosie kontaktu z księdzem kanonikiem. On kocha dzieci i zawsze cukiereczki. A i starsi też zjedzą, nie ma problemu, prawda? I dlatego, ale to był taki, też miał serce, takie słodziutkie serce, super serce ksiądz kanonik. To było wyraz jego miłości do każdego człowieka. I najmniejszego, i największego.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, zapraszamy w przyszłości, miłej niedzieli i szczęść Boże.